Buongiornissimo, Amici Sportivi, piątek 19 kwietnia 2024 roku. Dzień dobry, kłaniam się przed Wami w pas. Rozpoczynamy poranek z włoską prasą sportową na żywo. Witam wszystkich, którzy są ze mną o tej porze. Ósma w piątek, daliśmy sobie pół godziny dłużej. Amici Sportivi, jak się czujecie, piąteczka. Pięć włoskich zespołów co najmniej. Zobaczymy w przyszłym sezonie, w przyszłej edycji nowej Ligi Mistrzów dzięki wczorajszym wynikom w rozgrywkach europejskich. Zwłaszcza. Zwłaszcza Atalanty, ale też Fiorentiny. Słuchajcie, dobra kapitalna wiadomość, a może być też szósta drużyna, jeżeli Atalanta bądź Roma, któraś z tych drużyn wygra Ligę Europy, a wyląduje poza pierwszą piątką, wówczas to szósteczka. No, takie rzeczy się nie działy, ale tym będziemy ekscytować się potencjalnie w najbliższej przyszłości. Kłaniam się przed Wami w pas jeszcze raz i ważna prośba: lajk, like, subskrypcja i komentarz, jeżeli oglądacie ten live z odtworzenia. Zapraszam serdecznie. Dziękuję również za każdą wirtualną kawę. Jeżeli zechcecie mi ją postawić, link w opisie tegoż filmu, w którym to dzisiaj przede wszystkim chwalimy Romę, chwalimy Atalantę, trochę chwalimy Fiorentina, ale z pewnym tam psztyczkiem w jej kierunku. No i zastanawiamy się, Pioli out, czy nie out? Ankieta na YouTube podwieszona na żywo. Bierzcie udział, drodzy amici Sportivi, jeżeli oglądacie mnie teraz na YouTube. Jestem ciekawy waszych reakcji na żywo, chociaż jak to jeden z naszych widzów kapitalnie określił na czacie, czytałem rano ten komentarz, jeżeli ktoś studiował, tak jak on kibicostwo, a nie logistykę, to zdaje sobie sprawę, że zagłosuje na Pioli Out. Swayzi, pozdrawiam się bardzo serdecznie, ale też witam wszystkich na czacie. Marcin Brelski, Mariusz Bojarowski Marcin Marcin Sobieraj, który czeka na derby. Kuba jest wspomniany Swayzi, Tomek LX, Marcin Stępień jest, Dario Jan jest, Przemo77, nie wyobrażam sobie, aby Pioli prowadził Milan w następnym sezonie. W zasadzie w zasadzie to po meczu z Interem mógłby odejść, niezależnie jakim wynikiem derby się skończą. To opinia Przema, jest Cinol, jest Grzesiek. Eee, witam wszystkich bardzo serdecznie. Andrzej Wojciechowski w ten piękny dzień dla Giallorossich również nas wita. Dzisiaj mamy plan następujący. Zaczynamy od Corriere dello Sport w wydaniu dla Rzymu. To nas podprowadzi, e, przeprowadzi przez świat Rosich jako triumfatorów. E, następnie zahaczymy być może o mecz dzisiejszy Lazio, tak żeby zaczepić go, bo dzisiaj wraca Serie A, dwa mecze, Genoa-Lazio, zapraszam serdecznie z Julkiem Kowalskim, komentujemy dla Was, a wieczorem Kaliar i Juventus, nie pamiętam kto komentuje, musiałbym spojrzeć przy Was na żywo. No a później zerkniemy do gazety dello Sport, żeby zaharzyć o ten troszkę bardziej hmm, przyćmiony, zachmurzony świat Milano, no i dwa spojrzenia na ten sam mecz. To jest ciekawe, w jakich nastrojach budzą się dzisiaj Włosi, drodzy amici sportivi, zajrzyjmy się do Primo Piano, czyli zajrzyjmy na okładki włoskich dzienników sportowych w wydaniu z 19 kwietnia. TUTTO SPORT, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz dziennik Il Romanista. Zacznijmy szybciutko. Tutto sport. Wszyscy chcą Yildiza. To w związku z tym, że dziś wieczorem Juventus gra na wyjeździe z Cagliari, a kibice chcą, żeby zagrał w podstawie Turek. Jakie są przewidywane składy? Zajrzymy do gazet. Tymczasem Allegri testował na treningach ustawienie 4-3-1-2 z Alka Razem w podstawie. Mancini Dbala, Eu Roma, Giallo Rossi awansują. Ciao Milan, Pioli pakuje manatki. Tak twierdzi Tutto sport. Awansują też Atalanta, która zmierzy się z Marsylią oraz Fiorentina pod ogrywce, która zmierzy się z klubem Bryche. Torino-Pinamonti, kroki do przodu w kierunku mariażu obu stron. Od jakiegoś czasu mówi się o zainteresowaniu Granata napastnikiem Sassuolo, którego Neroverdi wyceniają na 20 milionów euro. Corriere dello Sport, Paulo Dybala na okładce i hasło Eroica, heroiczna, mityczna Roma. W dziesiątkę pokonuje Milan 2-1 i awansuje do półfinału. Olimpico świętuje. Atalanta przegrywa 0-1, do 1, ale awansuje dalej. Viola, która stąd już powoli widzi Ateny, tak, e, taką odważną tezę stawia Corriere dello Sport dzisiaj na okładce. No i wieczorne wyjazdowe mecze Lazio z Genoa, Juventus z Cagliari. Max Allegri przyznaje teraz każde zwycięstwo liczy się podwójnie. No gdyby jeszcze tylko faktycznie po sześć punktów dawali. Gazeta dello Sport, od odlot Rome piekło Milanu. De Rossi odnawia kontrakt przed meczem, wygrywa 2-1 do w dziesiątkę i awansuje do półfinału Ligi Europy. No scenariusz niczym z bajki. Trener tym tymczasem ma pretensje do drużyny, do tego nawiążemy, kiedy zajrzymy do gazety, i sam siedzi już na bardzo gorącym krześle. Wielka dea, Liverpool wygrywa jeden do w Bergamo, jeden do w Bergamo, ale to Atalanta awansuje do półfinału i zagra z Marsylią. Fiorentina męczy się z Wiktorią Pilzną, ale daje radę. No i wreszcie, notka dla nas bardzo istotna: Italia w lidze mistrzów z pięcioma drużynami w przyszłym sezonie. No i Romanista, eroici, heroiczni. Wzruszający występ Romy, tak to określa wręcz tenże dziennik, no i wygrana czwarty z rzędu awans do półfinału rozgrywek europejskich. E, rywalem po raz kolejny Leverkusen, To nie pierwszy raz, kiedy działal Rosji zmierzał się z Niemcami. Mancini z kolejną bramką. Sfilar przyznający, że Roma jest teraz prawdziwą rodziną i Paredes, któremu Styl de Rossiego pasuje jak żaden inny. I wzmianka w prawym dolnym rogu, tej w tym rogu poświęconym zwykle rywalom czy innym obozom, Atalanta z awansem, i ekstra slot dla Włochów w przyszłorocznej edycji. Ligi Mistrzów. Tak wygląda Primo Piano, to, spojrzy, to dostrzeglibyście, gdybyście spacerowali teraz po Włoszech i chcieli kupić któryś z dzienników. No to my wybieramy La, La Gazette dello Sport za chwilę. Corriere dello Sport w wydaniu dla Rzymu, żeby najpierw trochę poświętować z heroiczną Romą. Później zajrzymy, ponieważ Corriere niewiele pisze o samym Milanie. W ogóle Piolego nie znajdziemy w tej gazecie, ale znajdziemy go w gazecie Dello Sport. Michał Tokarski na czacie pisze: Wita. Murem za Piolem i Alegrim. No to są ci, którzy studiowali również logistykę. Przypominam, ankieta na naszym YouTube na żywo Pioli out, czy nie out po takim, w takich okolicznościach przyrody. Drodzy Amici, no to podobnie jak Magnum, witam wszystkich prowadzącego, witam Was jeszcze raz. Zaczynamy tę imprezę, zaczynamy. O Marciniaku, drogi Przemo, też pomówimy, bo to jest element Szymon Marciniak jego praca, jego decyzje, na które Włosi patrzą bardzo w różny, wręcz odmienny. Sposób. No to co? No to Corriere dello Sport, które dzisiaj, jeżeli jest się kibicem Romy, warto kupić. Bardzo proszę. Eroika Paulo Dybala, no a później pierwszy artykuł to rozkładówka zatytułowana Un diavolo di Roma, czyli powiedzmy diabelska Roma. To Roma była diabłem w tym spotkaniu. Bardzo dużo, jak sądzicie, i domyślacie się pochwał pod adresem Giallo-Rossich. Kilka ciekawych statystyk, na przykład ten czwarty półfinał. Z rzędu y, Romy to bardzo dobre osiągnięcie, tylko Juventus y, mający pięć takich na koncie w sezonie 94-95 i 98-99 jest lepszy w tym momencie. Mancini nam się rozstrzelał, siódma bramka obrońcy jest najlepszym, najbardziej rozstrzelanym obrońcą w Serie A w tym momencie, jeżeli wziąć pod uwagę wszystkie rozgrywki, to już 7, 7 trafiń. No i co? Dybala, który po raz pierwszy w rozgrywkach europejskich zdobywa bramkę w meczu przeciwko innej włoskiej drużynie. Ogólnie scenariusz opisany, to co wydarzyło się w pierwszej połowie, słuchajcie, wszystko praktycznie, z uwagi na to, że z jednej strony mieliśmy no, gola, później czerwoną kartkę, zmiany, reakcje obu trenerów. Wszystko to naprawdę złożyło się w bardzo ciekawy spektakl. Można było się zastanawiać w drugiej połowie, czy tam coś jeszcze się wydarzy. No na szczęście się wydarzyło. Milan wyeliminowany w trzech spośród pięciu ostatnich razów, w których brał udział w ćwierćfinałach. Czy to kopa puchar UEFA, Ligi Europy, to już trzeci na pięć razów. To nigdy nie wyglądało aż tak źle statystycznie jak w tym momencie. Już porównywane przez Corriere dello Sport do... Arsenalu. No ale słuchajcie, co tutaj oprócz tego, że un senso infinito di squadra, w ogóle komentarz Iwana Cacaroniego naczelnego Corriere dello Sport po prawej stronie i w ogóle Cacaroni, który powiedział może niektórzy mnie zjadą od góry do dołu, ale Roma w tym meczu przypominała mi trochę Romę Mourinho, która potrafiła się bronić w sytuacji. No, Roba Murinio nie tylko w takich sytuacjach się broniła, ale broni się w sytuacji, kiedy trzeba było faktycznie gryźć murawę, szarpać i postawić na defensywę. De Rossi zdjął Dybale, poświęcił go w momencie, kiedy został w dziesiątkę, żeby wprowadzić dodatkowego gracza wzmacniającego defensywę. No ale to jest inna historia. Słuchajcie, zobaczcie, jaka ocena dla Szymona Marciniaka. 4,5 male Marciniak, Due Duerosi, Rati. Dwie czerwone kartki błędne, zdaniem Corriere dello Sport. Uprzedzam i przemo już to w tym momencie zaznaczę. Gazeta dello Sport usprawiedliwia Marciniaka, i chociaż mówi, że to było na granicy, to jednak te czerwone kartki, w zasadzie pierwsza była właściwa, druga oczywiście poprawiona przez War z powrotem na żółtą natomiast pessima partita di Marciniak Corriere dello Sport i pan Edmondo Pinna nie zostawiają suchej nitki na polskim arbitrze, twierdzą, twierdzi pan Pinna, wstawiając ten obrazek z momentów, w którym Cielik dotyka nogi, czy wchodzi z impetem, powiedzmy, w nogę Rafaela Leao, że to nie było na czerwoną kartkę. Po pierwsze, nie ta noga, po drugie, to nie był faul aż tak brutalny, żeby od razu wyjąć czerwo. War nie skorygował tej decyzji, w każdym razie to była błędna zdaniem Corriere dello Sport. Jestem ciekawy jak wy na to, co wy na to, jak wy na to patrzycie. Wczoraj czatowaliśmy z chłopakami, zapraszam też do tworzenia live'a z wczorajszego wieczora. Czy to było czerwo, czy nie było czerwo? Moja pierwsza myśl była taka, że to nie było czerwo. Później zobaczyłem, że chyba ta noga nie poszła w piętę tak jak na tej stopklatce, tylko bardziej w kostkę Rafaela. Poza tym liczy się też impet wejścia. Pamiętamy, że sędziowie też na to zwracają uwagę. No na pewno gdzieś tam na pograniczu ale rozumiem ten czerwień, koniec końców. Natomiast Corriere dello Sport uważa, pan Pinna, że to jest absolutny błąd Marciniaka, który w jakiś sposób ustawił dalszy scenariusz meczu no i musieli reagować sędziowie, trenerzy oczywiście. Padzelle. Padelle, chwalony po raz kolejny Pellegrini, ale zanim do Pellegriniego, spójrzmy, 8,5 dla Manciniego, 5,5 dla Czelika, no bo zdjęty mimo wszystko, to był błąd to, że dostał czerwoną kartkę, zdaniem Pana Pinny to był błąd Marciniaka, ale nie zmienia to faktu, że to Czelik zostawił y, poniekąd Romę w dziesiątkę. Szóstka dla Czuk-Fuesen, najlepszy w cudzysłowie gracz Milanu, ale tam trudno znaleźć takiego wyróżniającego się. Gazeta będzie twierdziła, że to by, był Tijani Reinders, wprowadzony zresztą później dopiero na boisku y, y, Pioli. Zaznaczmy to troszkę pokombinował z ustawieniem piłkarzy, bo Kalabria rozpoczął ten mecz mimo ustawienia, które znamy. Na środku obrony nie było ciała, w związku z tym Kalabria wystąpił jako centrale, ale później, po tym jak zaczęło się sypać, Rosszonarim został przesunięty na swoją nominalną prawą stronę. Il peggiore, zresztą kalabria 4,5, natomiast w Romie bardzo dobre poza czelikiem oceny, no bo patrzymy od góry do dołu De Rossi 8,5, Svilar 7, Smoling 7,5 Mancini 8,5, Spinazzola 7,5, El Sharaoui 8 Bowe 7, Paredes 7,5 Angelino Sencavoto, Pellegrini 8,5 Dybala 8, Jorente 7,5, Lukaku 7, Abraham 7 no noty palce lizać, poza tył 5,5, i pół, natomiast w Milanie od 4,5 do szóstki w najlepszym wypadku i to Ciuk fueze sprawdzam, czy ktoś ma jeszcze szóstkę, no nikt nawet, no Mike Mignon co prawda, zdaniem Corriere dello Sport, pana Antonio Vitiello, który obserwuje, jak wiecie, obóz Milanu on twierdzi, że Mignon miał tam niewiele do powiedzenia w tej sytuacji, w tych sytuacjach bramkowych, no ale on razem z Ciuk od Corriere dostał szóstkę. Później artykuł dzisiaj poświęcony Manciniemu, Manciniemu który em, dedykował bramkę Matijowi temu e, piłkarzowi o którym wspominaliśmy w poniedziałek podczas we wtorek e, podczas przeglądu prasy to znaczy ten który niestety zmarł po tym jak e, zatrzymało się krążenie jak e, przestało pracować serce podczas jednego z meczów e, piątej kategorii piątej ligi w, okazało się że był z, w pewien sposób no nie wiem, czy już spowinowacony możemy tak powiedzieć, bo Włosi mają określenie takie, że to był szwagier Manciniego, podczas gdy to był partner, partner żeby się teraz nie zaplątać, Mancini ma siostrę która ma partnera, którego brat to był właśnie Matia Gianni. Włosi określają to niektórzy, że to już jest szwagier, my w Polsce nie powiedzieliśmy, powiedzielibyśmy, że to brat szwagra, ale tak czy inaczej klucz tej sprawy to to, że Mancini był z nim również związany, stąd też sporo emocji wokół tego, stąd też ta dedykacja dla Matii no i nosił tę koszulkę nie tylko tę, którą pokazał po zdobytej bramce, ale podczas rozgrzewki również wymienione Imiona tych najbliższych zmarłego piłkarza, których, których chciał w ten sposób symboliczny wesprzeć. Dobre statystyki Manciniego: 0,78xG, ale też niemal 60 kontaktów z piłką w trakcie meczu. Widzicie jego tak zwaną hitmapę, w zasadzie rozkropkowaną, ponieważ to są kontakty te: 60-57 dokładnie kontaktów z piłką w trakcie meczu, z czego najważniejszym jest oczywiście ten w polu karnym, gdzie dobijał w ogóle niepilnowany, nieupilnowany przez zawodników Milanu, no i e, po raz kolejny wpisał się na, na, listę, na listę strzelców. Później artykuł o De Rossi no, przedłużył, czy przedłuży kontrakt, bo to nie jest jeszcze oficjalne w sensie podpisów na dokumencie, ale co sądzicie o takim ruchu Flitkinów przed meczem? E, publikują komunikat oficjalny, bardzo ładnie zresztą napisany o tym, w jakim, jaki charakter ma De Rossi, dlaczego chcą z nim kontynuować współpracę i że to on będzie długoterminowo, jak długo to życie pokaże, ale długoterminowo allenatore diallo Rossi, że jego ten Leadership to przywództwo bardzo pozytywnie już teraz wpłynęło na drużynę, z czym trudno się kłócić. No, jedna przegrana z Interem można mieć pretensję, o mecz z Lecce, ale ogólnie, gdyby dzisiaj rozliczyć De Rossiego za pracę do tej pory, no to tylko ręce składają się do oklasków. Wczoraj we, krążyła po Twitterze, już został usunięty ten film, jego reakcja po tym, jak podbiegł do niego Jorentę i pokazywał na nadgarstek Włosi, twierdzą, że pytał, ile jeszcze do końca, chociaż zastanawiam się, czy pytałby, przecież na Olimpiko są, mam wrażenie, też telebimy z sygnalizujące, która to jest już minuta, ale różne teorie, o co tam rentę pytał, czy mają grać na czas, ile jeszcze do końca, w każdym razie to bardzo rozwścieczyło De Rossiego, ale dzisiaj jako po Aliprandi, redaktor Corriere dello sport opisuje cało, to cało rinnowo, natomiast De Rossi ciekawie powiedział po spotkaniu, że trochę się obawiał tego komunikatu przed meczem, bo obawiał się, że ten komunikat zrujnuje wieczór Dziallorossich, e, albo że Dziallorossi wieczorem zrujnują piękno tego komunikatu, gdyby nie poszło w samym meczu. Tak? Czy inaczej Fritkinowi wiemy już, że chcą współpracować z Derosim, to naturalna wydaje się, decyzja, kontynuacja, no bo jakiegoś teraz lepszego trenera można byłoby sobie dla Romy wyobrazić. Pewnie, gdyby, gdyby studiować logistykę, wracając do. Słów naszego widza, to można by na papierze znaleźć, no bo jeżeli e, do zatrudnienia byłby na przykład Jurgen Klopp, no to można by pewnie mówić, o jest lepszym od De Rossiego, bardziej doświadczonym, e, za, zakontraktujmy gościa. Natomiast De Rossi, biorąc pod uwagę całokształt, sylwetkę, charakter, e, miłość do barw. E, to skąd pochodzi piłkarsko to myślę że to jest scenariusz naturalny no i o nim w ogóle cała rozkładówka bo przypomniane jeszcze czasy z Boki która zresztą mu pogratulowała Boka Juniors z, z Argentyny em, awansu natomiast ciekawy artykuł Roberto Maidy na który chciałbym zwrócić uwagę bo on tutaj przy okazji tego przedłużenia kontraktu z Daniele De Rossi zwraca uwagę na kontrakty w ogóle trenerów w Serie A i teraz uwaga De Rossi Tudor w Lazio i Inzagi w Interze. To są trzy pewne punkty, w tym momencie, zdaniem Corriere dello Sport, zdaniem redaktora Majdy, w kontekście dalszej współpracy ze swoimi klubami. Reszta jest pod znakiem, stoi pod znakiem zapytania, albo ze względu na to, że jest już tak źle, że w zależności od końcówki sezonu ta przyszłość się rozstrzygnie, albo jest tak dobrze, tak jak w przypadku Tiago Motty, że być może zostaną wyrwani gdzieś dalej. Zwróćcie uwagę, kiedy kończą się kontrakty niektórych trenerów. Inzagi non Tokka, Inzagiego nikt nie rusza, 2025, Pioli, pierwszy, Pioli out czy nie out? Zerknę na ankietę. Na razie, jak to wygląda? Na razie 66% z Was mówi pioli out. 34% pioli nie out. Zobaczymy, jak będzie pod koniec live. Allegri, wiadomo, jaka sytuacja. Motta, De Rossi, pewny do 2027 już praktycznie to pewnie wiecie, ile zarabia w tym momencie? 400 tysięcy euro zarabia. Ma wpisany w kontrakcie bonus za potencjalny awans do Ligi Mistrzów. No to kto wie, być może zgarnie. Bonus Gasperini, którego chce wyrwać Napoli. Co do Napoli, to Calzona, który przecież ma do końca sezonu. No i Tudor, który podpisał do końca przyszłego sezonu, ale patrzcie, Juric łączony z tym, że może odejść z Torino, może Palladino, Italiano już ogłosił, że odchodzi z Fiorentiny, Palladino łączony z Torino, Gilardino łączony z, a zobaczycie zaraz, z, z, to też z Napoli chyba, czy, czy z Fiorentino dokładnie, z Fiorentino Ranieri, z, Gotti, Cioffi, Nicola i Baroni z gwiazdkami, bo oni mają przedłużenie kontraktu uzależnione od utrzymania w lidze, potem Ballardini, Colantuono, które są takimi tragetatorii, czyli ci, którzy mają dowieść ten sezon do końca, a później się zobaczy. Więc to wszystko rzeczywiście możemy. Pamiętacie, były sezony trzy lata temu, gdzie mieliśmy taki eksodus i przyjścia trenerów, wymiany. Wtedy Inzaghi przyszedł właśnie, wtedy przed Allegri znowu, przed Italiano, przyszedł chyba Spalletti, więc Sari, Więc wówczas to mówiliśmy o takim, takim kotle trenerskim, Kto wie, czy latem tego roku nie będziemy świadkami podobnej, podobnej sytuacji. No ale wróćmy, wróćmy do meczu, bo gadamy sobie, jest bardzo fajnie, natomiast czas ucieka. A chciałbym jeszcze zajrzeć z wami do gazety Dello Sport. Cytowany De Rossi, możecie sobie wyobrazić jego wypowiedź, to tutaj jest cytowane w kontekście. Tego jak zagrała Roma, może jeden komentarz, na który warto zwrócić uwagę. De Rossi porównał Romę do Realu Madryt, ale żebyśmy nie zrozumieli tego źle, bo w bardzo fajny sposób porównał Romę do Realu Madryt, że nawet jeżeli na papierze niekoniecznie faworyt, to trzeba w niektórych meczach przede wszystkim walczyć sercem, determinacją i do samego końca, podobnie jak Real walczył z City i czasami nawet jeżeli wydaje się, że rywal jest mocniejszy na lepszej fali, na wyższej fali, to ta spinta tak zwana, to orgolio grande orgolio to oczywiście duma wielka duma po zwycięstwie, ale to orgolio, które się wydobywa z siebie, ta duma, ten charakter pomaga no i jeszcze super olimpico, to się rozumie samo przez się Następnie o Lukaku. Co z Lukaku? Sky Sports od razu przy zmianie na Abrahama mówiło, ponieważ oglądałem ten mecz na Sky Sport, więc słuchałem, co Włosi od razu mówią. Oni zawsze mają dwóch komentatorów na żywo a bordo campo, czyli przy, za linią boczną. I Milanu, w tym wypadku i Romy. No i jest taki reportaż na żywo, co tam się dzieje i tak dalej, co mówią, podsłuchują. To jest bardzo fajnie słuchać tego w trakcie meczu. Natomiast na początku stwierdzili, że Lukaku ma problemy z kolanem. Natomiast okazuje się, że coś tam jest z przywodzicielem, że to jest mięśniowy uraz. De Rossi powiedział, że ma nadzieję, że Lukaku zatrzymał się w porę, ale to wykażą badania. Na Sky mówili też, że od razu po meczu, w zasadzie jeszcze w trakcie pierwsze badania miały zostać zostać przeprowadzone, ale dzisiaj powinniśmy wiedzieć więcej, co z Romelu Lukaku i jak długo go nie będzie, bo to, to, to że to jest kontuzja, to już, to już wiadomo rozczarowanie z Leao, ale Leao i Milan zostawmy sobie na Gazetę dello Sport, bo w zasadzie ten artykuł, że Rafa również w rewanżu nie zrobił różnicy i miał praktycznie okrągłe zero, może statystyki wam pokażę, żeby to unaocznić, 90 minut, no, jedna asysta, to mu oddajmy, z uwagi na to, że to on podawał do Gabi, ale to stały fragment gry, natomiast pięć wygranych pojedynków, żaden w powietrzu, 63 kontakty, to tak jak Gianluca Mancini, 33 celne podania, tak to 0, XG na poziomie 0, ileż to razy oglądaliśmy go raczej rozczarowanego, że coś nie wyszło. Później o Atalancie, ale Atalantę sobie też zrobimy w oparciu o Gazetę dello Sport. Ja chciałbym tylko wspomnieć o Lazio. Jeszcze raz zapraszam dzisiaj od 18, której? 30 czy 45? 18.30, żeby nie wiedzieć, na którą do roboty. Do Eleven Sports komentujemy dla Was z Julkiem Kowalskim, natomiast to będzie o tyle ciekawy mecz, że po pierwsze wyjazdowy, po drugie pamiętacie i też miałem przyjemność komentować Akurat tam to spotkanie. Genoa wygrała na Olimpiko 1 do 0 po bramce Retegiego, jeśli dobrze pamiętam, a dobrze pamiętam. I teraz mamy rewanż w Genui, podczas gdy Tudor mierzy się z takim troszeczkę, ojej, kotłowaniną i zamieszaniem, bo Felipe Anderson już wiadomo, że Palmeiras. Luis Alberto, który powiedział: Mam kontrakt, ale chcę odejść, ma grać. Mimo wszystko Tudora ma nie interesować ta cała historia. Luis Perdonato, no i Genduzi, który oficjalnie nie zagra z powodu obrzęku, łydki i cały czas problemów z mięśniem łydki, natomiast gazety spójnie piszą, że tam już coś iskrzy na linii Genduzi i Tudor, którzy mieli taką historię już w Marsylii, w związku z tym zobaczymy jak ta historia tego duetu, mimo że Genduzi chwalił Tudora, kiedy ten przychodził do, do Lazio, jak to będzie się rozwijać. W związku z tym tutaj artykuły właśnie o, o Tati Castellanosie, Tatim Castellanosie i Genduzim no to zobaczymy o Juventusie za chwilę. Moi drodzy, 120 ponad osób na czacie, na żywo ogląda nasz przegląd prasy. Witam wszystkich, pozdrawiam. Co piszecie na czacie? Wynik derbów bez wpływu na pożegnanie Piolego, twierdzi Dario Jan. Błądziorno, z bólem serca, ale jednak out, pisze Artur Kowalczyk. Bastilk 04, moim zdaniem niezależnie od derbów, po sezonie Pioli odejdzie. Szybciej uwierzyłbym klop w Juventusie, pisze Marcin Mauro. Romy nie na klopa Tak, to był przykład. Amici, umówmy się. Otwórzmy gazetę Dello Sport, żeby zobaczyć, jak opisywany jest ten sam mecz z perspektywy mediolańskiej redakcji, z perspektywy również innego redaktora oceniającego pracę Szymona Marciniaka, no i jak to wygląda w obozie Rossoneri. Tymczasem w ankiecie... 68% dla Pioli Out, Piolinie Out 32%. Głosujemy, YouTube, na żywo, zapraszam. A kto nie dał lajka, like zapraszam serdecznie również do tego. No to spójrzmy na gazetę dello Sport, Urlo Roma il Milan sprofonda, Roma krzyk radości, Milan na dno, no niestety, Milan się topi, Milan tonie Ancora Mancini, później Magia Dybala, no i triumf de Rossiego, a Pioli ora trema, Pioli się teraz boi, za chwilę jego zacytujemy, przytaczane niektóre też statystyki, które już omówiliśmy, pierwszy gol Dybali w starciu z włoską drużyną, ale zobaczcie, tutaj Marciniak dostaje 5,5, i regolare il gol di Mancini, Czelik Rosso ok, tutaj Opisano to w inny sposób. Czerwona kartka dopiero w kolejnych artykułach i w zasadzie chyba nawet w Lepadzielle, rubryce wspomniane, że może była przesadzona, może nie przesadzona, ale tutaj. Yy... Oceniona decyzja Marciniaka na właściwą. 5,5 il Rosso, Acelic, e To, że nie dostał szóstki i wyżej, to dlatego, że brakowało kilku żółtych kartek, no i ten to wyrzucenie Teo w końcówce, a później korekta przez war, to też wpłynęło na nieco niższą ocenę Polaka przez gazetę Dello Sport. W ogóle zobaczcie na statystyki. Posiadanie 64 dla Milanu. 4 strzały w światło bramki, w ogóle 20 fauli po stronie rozsądnych kontra 5 giallo-rossich, niemal 500 po wymienionych przez Milan, 287 przez Romę, ale też zwróciłbym uwagę Waszą na Baricentro. Zobaczcie, Gazeta dello Sport zawsze pokazuje, jak wysoko była ustawiona drużyna, gdzie był środek jej ciężkości gry. Roma była bardzo cofnięta, no musiała być bardzo cofnięta z uwagi na to, że została w dziesiątkę 41 metrów, tam, rozgrywała się, tam rozgrywało się clue jej gry, Natomiast rzadko zdarza się, bo zazwyczaj jest to 50, 50 parę metrów, to już jest wysoko, ale zobaczcie, jak wysoko zagrał Miran. Baricentro molto alto, 61,5 metra. To jest naprawdę wysoki środek, wysoko ustawiony środek ciężkości gry. Miało to związek z tym, co zrobił Pioli. Widząc, co się dzieje, zdjął Benassera i wprowadził Jowicza, żeby ten grał na trequartiscia, a Loftus Csik, żeby cofnął się do drugiej linii i tam operował. Kilka zmian i korekt musiał dokonywać na żywo, Stefano Pioli, zwróćcie uwagę, w jakim ustawieniu ostatecznie gazeta stwierdził, że, stwierdzi, że zagrał. 3, 2, 4, 1. Słuchajcie, pięciu defensywnych. I pięciu ofensywnych. Tak kończył ten mecz. To jest ciekawy obrazek opisany dzisiaj przez Mediolański Dziennik. No ale rozkładówka poświęcona najpierw nie De Rossiemu, a Milanowi. Pioli, derby płoną bastare. Derby, nawet wygrane, mogą nie wystarczyć do tego, żeby zapewnić sobie bezpieczną przyszłość, czy kontynuują w Milanie. Ale on, pamiętacie na okładce, wspomniane było, że Pioli atakuje, czy oskarża drużynę. Powiedział, że jeżeli będziemy tak grać, rzeczywiście mało jakości, że jest rozczarowany występami Milanu w rozgrywkach europejskich w tym sezonie, że w lidze jeszcze mają szansę zagrać czy poprawić ten wynik, ale w jego ocenie Milan pogorszył swój wynik sportowy z roku na rok, a już na pewno w rozgrywkach europejskich. W związku z tym zapytano o swoją sytuację, powiedział, że na razie trzeba dograć sezon, a później razem z um, dirigentą, razem z szefostwem klubu, w skład którego wejdzie, też z Latan Ibrahimowicz tak swoją drogą, podejmą decyzję co do dalszej współpracy, bądź nie. Natomiast skupia się na Interze, ale jeżeli z Romo zagraliśmy w ten sposób, zwróćcie uwagę na ten cytat. Se dziokamo. Come con la Roma, al derby non abbiamo possibilità. Jeżeli zagramy tak jak w tym meczu z Romą, to do derbów nie ma co nawet no, przesadzam teraz, że nie ma nawet co podchodzić, ale o zwycięstwie w derbach nawet nie ma co marzyć. No tak bezpośrednio wypowiedział się Pioli po tym, po tym spotkaniu. Powinniśmy być powinniśmy byli być dużo bardziej przytomni, intensywni, grać również bez piłki, wymuszać na Romie pewne błędy, a tego nie robi biliśmy. Oni zagrali bardziej jakościowy mecz, byli bardziej zdeterminowani, no i awansują do dalszego etapu w pełni zasłużenie. To słowa Stefano Piolego, później o rozczarowaniu liderami. Fanno flop zaliczają w topę po raz kolejny nie dojeżdżają. Zarówno Leo, jak i Giroud. no i później to spotkanie pod trybuną z tyfozimi Milanu, którzy wybrali się do, do Rzymu, którzy nawoływali fuori li attributi ce linter, czyli pokażcie jaja, bo przed nami derby. Jest inter. Inter, który chce już naszywać złotą gwiazdkę. Co ciekawe, za chwilę przejdziemy na chwilę do artykułu o interze. Steven Junk już sobie zaktualizował profil, profil w sosialach i wstawił drugą gwiazdkę, mimo że nie będzie obecny w poniedziałek w Mediolanie. W każdym razie, słuchajcie, no Milan nie za bardzo zadowolony, to można tego można się było domyślać. I teraz pytanie, czy faktycznie kardinale oraz Ibrahimowicz przedłużą kontrakt z Piolim, dadzą mu następną szansę i powiedzą, że to jest dobry wybór, czy raczej zechcą zmienić, a jeżeli zmienić, to na kogo, kto będzie lepszą opcją niż Pioli, bo może Ibrahimowicz i kardynale studiują logistykę, a nie kibicostwo. Gioia de Rossi, radość de Rossiego, Roma Real to to nawiązanie, porównanie do Królewskich w kontekście podejścia do meczu, nie jakości, ale podejścia do meczu, żeby... Tutaj to są chwytliwe tytuły, ale żebyśmy zrozumieli De Rossiego. Natomiast ważna sprawa, bo tutaj, tutaj raczej e, nie będziemy wchodzić w szczegóły, bo to już omówiliśmy. E, po prawej stronie informacja o tym, że przedłużony kontrakt, ale to, co nas interesuje, wiemy już, kiedy Roma dogra te 12 minut, z czy 18 minut z udineze 25 kwietnia. To nie jest data zbytnio szczęśliwa dla Romy, bo ustawia ją pomiędzy Bolonią w poniedziałek 22 um, i Napoli 28, ale trzeba te niecałe 20 minut dograć, a statut regulamin Lega Serie A stanowi o tym, tak jak rozmawialiśmy w poniedziałek, że mecze przerwane należy dograć od momentu ich przerwania w ciągu 15 dni od tego faktu. W związku z tym, z tego powodu oraz z powodu tego, że Udinese walczy o utrzymanie. W związku z tym nie można takiego dokończenia meczu przełożyć na po sezonie, ponieważ wiecie, że o utrzymanie mogą być baraże. Jeżeli Udineze wpadłoby w ten scenariusz i musiało podejść do barażu o utrzymanie w serii A, to nie można tego dogrywać w, po zakończeniu rozgrywek. Najprawdopodobniej będzie to mecz o godzinie 18, żeby Roma jeszcze po tych kilkunastu minutach rozegranych, no powiedzmy 20-25, no nie wiem czy aż tyle sędzia przedłuży tę drugą połowę. Mm, żeby mogła wrócić z Udine jeszcze do Rzymu i spokojnie, znaczy spokojnie względnie spokojnie odpocząć przed starciem z, z Napoli. Tak to wygląda, więc ciepło przed Romą, gorący zresztą grafik, niedługo też na początku maja mecz z Juventusem, ale już wiemy, można zapisywać Piotrek Domanowski, Dominik Guziak komentowali ten mecz, no to 25 raczej wolnego mieć nie będą, będą komentować ciąg dalszy, który nastąpi. W rychły sposób. A jak kto może zagrać w tym meczu, zapraszam do poniedziałkowego przeglądu prasy. Tam omówiliśmy te zasady: to znaczy, kto może wyjść na boisko, kto zagrać w tym meczu. Czy koniecznie muszą być te same jedenastki, które były na murawie w momencie, kiedy sędzia odgwizdał przerwany mecz? Zresztą co do przerwania meczu Indiki, on był obecny wczoraj na trybunach, a później pod trybunami świętował razem ze swoimi kolegami. Ładny obrazek. 7,5 dla Romy, 4,5 dla Milanu. Milan znowu bez suchej nitki na sobie. 4 dla Czelika, 8 dla Manciniego. Spójny obrazek, tutaj bardziej doceniony. nie Fueze, a Reinders. Tijani Reinders, który zmienił Loftusa Cika i, zdaniem Fabio Licariego, jako jedyny coś wniósł cokolwiek do gry Rossoneri, kiedy kiedy zmieniał Anglika, który jaką ocenę dostał? Szukamy Loftusa Cika, gdzie jest 5,5, Loftus Cik 5,5, szóstka dla Menio, szóstka dla Reindersa, szóstka dla Fueze, więc mamy o jedną szóstkę więcej, natomiast w Romie troszkę bardziej krytyczne oceny niż w Corriere dello Sport, wiadomo dlaczego, natomiast najniższą oceną jest ta dla Czelika, czwórka, ale żadnej piątki nie widzimy, szóstka dla Jorente, dla Sfilara raczej ze względu na to, że inni Zagrali po prostu lepiej senca to Renato, Renato Sanchez. E, znowu o Mancini, ta sama historia, więc nie będziemy jej powtarzać. Informacja o Lukaku. Um, no i Atalanta. Wspomnijmy o Atalancie, zanim wspomnijmy o Atalancie. Roma, Roma Bella. Gratulacje dla całego obozu dziallo Rossich, Czekamy na mecz z Leverkusem. Jestem ciekawy Waszych opinii na temat potencjalnych szans dziallo Rossich w tym spotkaniu. No ale to pieśń przyszłości, choć już nie tak dalekie, bo chyba 2 maja, prawda? Roma zmierzy się z, Liber, z Liverpoolem, z Leverkusem, który. Świeżo upieczony mistrz Włoch. Trochę wczoraj szarpał się w swoim meczu, ale ostatecznie wyrównał jeden do jednego, awansował. Ew, awansowała też Atalanta. Atalanta, La Notte più mimo że przegrała z Liverpoolem, po rzucie karnym dosyć szybkim, bo to była piąta czy siódma minuta. Ehm, Salah, Mohamed Salah, Rudgeri, zagranie ręką, klarowne, dobra decyzja sędziego. Ehm, no ale Atalanta miała szansę na wyrównanie. Liverpool wściekła, atakował, gdybyście zobaczyli na, w apkach typu sofa albo jakiś, nie wiem, footstat, jak rozkładała się siła czy intensywność po obu stronach, to Liverpool pra praktycznie przez cały mecz na Gaby Stadium naciskał. Co ciekawe, e, słaby mecz Kopmeinersa, tylko jeden strzał spoza w ogóle niecelny w e, ciągu pierwszej połowy, e, 70 ponad procent posiadania piłki miał Liverpool. Ale o czym my tu mówimy? Najważniejsze jest to, że Atalanta awansowała, w związku z tym y, mówimy o tym, że to teraz ona zmierzy się z Marsylią, a nie Liverpool, no i pogratulował Atalancie awansu, oczywiście sam Jurgen Klopp, Gasperini, Legendo Gasperini przeszedł do historii. Jurgen Klopp powiedział, że Atalanta jak najbardziej zasłużyła na awans, bo jeżeli w dwóch meczu wygrywa się 3-1, to znaczy, że się na ten awans zasłużyło. Liverpool skupia się teraz na Lidze, gdzie jeszcze ma szansę na mistrzostwo, ale jest kilku co najmniej kandydatów, trzech, żeby zdobyć puchar Premier League. Więc jeszcze to jest dla niego jakimś priorytetem, zanim pożegna się z ekipą dretz. Derun, 7,5 najbardziej chwalony. Razem z Edersonem, trascinatory pociągowi drużyny 7,5 dla jednego i drugiego, najsłabszym Mirańczuk. Salach co ciekawe, najsłabszym w Liverpoolu mimo zdobytej bramki, tej zwycięskiej, tej jedynej, ale potem jak wykorzystał pewnie rzut karny, miał jeszcze inne sytuacje, które koncertowo marnował i w ogóle już później nie prezentował się tak dobrze. Tak Dobrze. Natomiast Fiorentina, cóż ta Fiorentina, miałem powiedzieć, biedna Fiorentina, no nie taka biedna, ale co oni odstawiali? Nie wiem, czy widzieliście ten mecz, albo przynajmniej statystyki. 26 strzałów w meczu no nie, nie, nie wszystkie celne, ale to był, to był absolutna przewaga Fiorentiny, trzy słupki zresztą, pisze dzisiaj gazeta o Catenaccio, w rywala Wiktorii Pilzno, natomiast w końcu w, dopiero w dogrywce Niko Gonzalez, a później jeszcze Biragi. Dołożyli bramki i ostatecznie ostatecznie Fiorentina awansowała, ale to były męczarnie, męczarnie w ofensywie, w, nie w konstrukcji samej, co w tym, żeby tę konstrukcję wykorzystać i przekuć, przekuć na, na bramki. Gonzalez wybrany najlepszym w tym spotkaniu. Italiano cały czas cieszy się z tego, że Fiorentina jest w grze we wszystkich, Trzech, na wszystkich trzech frontach. Na to warto zwrócić uwagę, bo jeszcze przecież Coppa Italia kontra Atalanta jest jeszcze w grze, e, czy jest w grze w lidze? No, w swoim obszarze oczywiście jest w grze w lidze, no ale dentro a tutte le jeszcze grało Puchary, tak to nazwijmy, więc gra o swoje, grał swoje cele. E, no dobrze, ale odejdzie. Wiemy to już. E, a w trakcie meczu, ciekawostka, jeżeli gdzieś tam chcecie sobie wygooglować, poszukać. Em, Dosyć przeżywał bramkę zdobytą przez Fiorentinę, obdarzając. Swoim, swoim, swoim uczuciem, jedną z dziennikarek Sky Sport, bodajże. Ale to do, do sprawdzenia w sieci. Dobrze. Winko e, Rinowo, wygram i przedłużę kontrakt o Lautaro Martinezie. Tutaj ta wstawka o tym, że na Instagramie Steven Junk już sobie wstawił drugą gwiazdkę, która świeci jaśniej niż ta pierwsza. Nie będzie w Mediolanie w, w najbliższy poniedziałek, ale będzie miał nadzieję na rychłe świętowanie tego tytułu. No i rzeczywiście wszystko w kontekście jak się tych zbliżających się derbów Mediolanu, ale przede wszystkim tym, że tego, że Lautaro Martinez przedłuży kontrakt do 2029 roku, na który to na Przedłużenie, którego czekamy już dosyć, istotny, istotną ilość czasu, ale, ale co ma się wydarzyć? Chociaż tam był moment, w którym zaczęto pisać, że lautaro może jednak odejść, bo coś tu nie przedłuża tego kontraktu, ale tu jest wszystko bezpieczne. On już zresztą Gianella storia Inter. On już jest legendą Interu. A dzisiejszy mecz Kaliari z Juventusem. To również Duszan Wlachowicz, serwono pił gol. Potrzeba więcej bramek. Gazeta pani Fabiana Dellawale przyjrzała się, jak strzela w tym sezonie Duszan Wlachowicz. Dwie bramki w, zdobyte w sierpniu, cztery we wrześniu, dwie. Yy, yy. Przepraszam, dwie, to, są, to są występy, więc na gole patrzymy na te czerwone. Dwie w sierpniu, dwie we wrześniu, żadnej w październiku, jedna listopad, jedna grudzień, później wystrzał, bo sześć w styczniu, później 3 w lutym, więc styczeń, luty, początek roku kapitalny pamiętamy w wykonaniu Duszana Wlachowicza, a teraz od marca Asekko, jak mawiają Włosi. Natomiast pamiętacie tu to sport pisał, że pisało, że wszyscy chcą Yildiza, Gazeta twierdzi, że mimo wszystko to będzie Federico Chiesa, który wystąpi w duecie z Vlahovicem, to przewidywany skład, ale widzicie też Alcaraza w drugiej linii, więc jeżeli Allegri faktycznie testował ustawienie 1 3 4 1 2, to faktycznie można spodziewać się, że Alcaraz będzie tym, który może przesuwać się na pozycję trekwartisty, by w trakcie ataków wspomóc Wlachowicza i Kiezę. Poza tym jedynym zaskoczeniem chyba jest Wojciech Szczęsny w bramce, uwaga Wojciech Szczęsny, który nie wystąpi w masce na twarzy ochronnej, zresztą wczoraj Juventus opublikował w socialach krótkie wideo pokazujące, kiedy, pokazujące Szczęsnego wychodzącego na trening mówiącego, że on nigdy nie zagra w masce bo maska to jest coś co ubiera tylko zorro, w związku z tym ma takie usztywniające plastry na nosie ale w masce go nie zobaczymy ale mieliśmy go też nie zobaczyć w starciu z Cagliari, miał wrócić dopiero być może na Milan, a tu proszę Szczęsny zapowiadany, że już jest gotowy, ciekawe, czy faktycznie na niego postawi, a nie na Perina, no i Kaliari w swoim garniturze z Luwumbo i Szomurodowem w ataku, czyli tak jak z Interem, zobaczymy, Interowi krwi na Psuli z Interem mogli wygrać, nie jest powiedziane, że na własnym stadionie, podkreślam to, bo tam Kaliar jest dużo silniejsze. Unipol-Domus w tym kotle, że Juventusowi też problemów nie nie sprawiał wywiad z Cellino, byłym właścicielem Calieri, teraz jest właścicielem Bresci na temat Allegri'ego. Allegri e del Leone, Allegri to lew, musi tylko czuć wsparcie, poparcie, ale Ranieri to też magik. Ranieri, Allegri to lew, powiadacie. No dobrze. Tymczasem Vincenzo Montella na liście życzeń Aurelio De Laurentisa. To już prześlizgnijmy się przez te tematy, żeby zobaczyć, o czym jeszcze dzisiaj w Gazecie dello Sport o tym, że Ilicz wraca po kontuzji 50 dni, ale wreszcie wraca długa kontuzja o tym, że Fabian, pamiętacie, on zastąpi Fergusona w Bolonii, no i zapowiedź meczu Genoa-Lazio pod hasłem Tutti all'attacco wszyscy do ataku, retegi z jednej strony, Castellanos z drugiej strony, pojedynek bomberów, pojedynek snajperów, który rozpala dzisiejszy mecz Genoa-Lazio od 18.30, później o Carlo Ancelotti z uwagi na to, że Włosi oczywiście Kibicują swojemu w Europie, bo toż przecież Włoch. No i co? Jak Wam się podoba dzisiejsza prasówka? Sporo o dobrego, o Romie, ale. Też sytuacja Milanu. No to co? Pioli out czy nie out? 68% cały czas dla Pioli out. 32% dla Pioli nie out. Dołączcie do ankiety na YouTube na żywo. Ja jeszcze spojrzę na czat. Bastirk pisze jakby nie patrzeć w drugim meczu brakło też Milanowi trochę szczęścia i głosuje na nie out. A kto głosuje na nie out? Pewnie kibice Interu i Juventusu. Jakby było ankieta Allegri out, też głosowałbym na nie out. No właśnie, tu jeszcze ten filtr na logikę głosowania należy wziąć. To prawda, drogi, drogi kolego. Marciniak nie będzie kojarzył się z czerwoną kartką dla Czelika, tylko wyłącznie z wygranym meczem z Milanem i awansem do półfinału Ligi Europy, pisze Rafał Jankowski. De Rossi, piękna historia się tworzy. Marcin Mauro, ciekawe jak wejdzie w nowy, w nowy sezon. Kuba DDR, to człowiek klubu, wykonał wybitną pracę, zasłużył na kontrakt i budowę, budowę projektu. No i Hubert Drzewiecki, pozdrowienia Hubercie dla Ciebie, dla Piolego decydujący mecz o utrzymanie posady, to Derby Mediolanu. Ciekawy jestem, czy gdyby wygrał Derby Mediolanu i powiedzmy, że w cuglach, tak jak Inter pokonał Milan w pierwszym meczu, czyli 5-1. Przyjmijmy taki teoretyczny wynik przed własną publicznością. Pioli on fire, pioli on fire na, na Stadio San Siro. Czy to byłby mecz, po którym Kardinale i Ibrahimović i oczywiście Furlani pomyśleliby, jeszcze zostawiamy tego człowieka, a może Pioli będzie sam chciał odejść? No ciekawy scenariusz się nam szykuje na najbliższe na najbliż miesiące. Przypominam, że derby Mediolanu będą komentowane prosto z San Siro. Piotrek Domanowski i Dominik Guziak już wędrują do e, e, stolicy Lombardii i tam, jeżeli wybieracie się na derby, to łapcie ich, bo e, albo będą w hotelu obok, albo pod, pod Mediolanem, bo tam zazwyczaj nocujemy, jeśli jeśli mecz jest rozgrywany na San Siro y, i można sobie z nimi oczywiście przybić piątki, a ja liczę na to, no właśnie, ja ze swojej perspektywy zapraszam na studio przedmeczowe. Nie często zdarza się, że w poniedziałki, nie wiem czy kiedykolwiek był w poniedziałek mecz ze studiem, ale od 20.00 jesteśmy z wami y, przed meczem Milan kontra Inter, wcześniej jeszcze Gratka, bo Roma kontra Bolonia. Już nie pamiętam, kto na wyjeździe Bologna, Bologna, Bolonia czy Roma? Musiałbym sprawdzić. Mniejsza z tym to będzie się liczyło w poniedziałek, ale Bolonia kontra Roma i Milan kontra Inter to dwa smaczki poniedziałku, które oprócz wieże przeglądu prasy nam ten dzień uprzyjemnią. 22 kwietnia duży dzień we Włoszech, ważny dzień we Włoszech, no i ważny dzień dla. Rossoneri to z pewnością. Ja tymczasem bardzo dziękuję za każdy like, dziękuję za każdą wirtualną kawę, dziękuję też za każdą subskrypcję i tradycyjnie tym, którzy dobrnęli do tego momentu oglądając, odtworzenia serdeczne dzięki, ponieważ to również bardzo pomaga. A ci sportywi dobrego weekendu, dzisiaj go zaczynamy dwoma meczami, kończymy aż w poniedziałek, więc rozciągniemy sobie tę historię z e, Serie A, a przypominam, w przyszłym tygodniu ledwie skończą się derby Mediolanu, za chwilę rewanże w Pucharze Włoch, więc piłka nożna, spać nie można. Drodzy Amici, buona giornata, e ci vediamo presto.